dopóki na Bukowinę wzięła ze sobą skrzypki jedyne i grała, śpiewała swoje siwe, siwe nogi basała i grała, śpiewała swoje siwe, siwe nogi basała. No i nadszedł ten moment najważniejszy. Moment najważniejszy, w związku z którym myśmy się tutaj dzisiaj spotkali. Bardzo serdecznie chcę przywitać naszych przemiłych gości. Ach, ja już od pół roku zaglądałam, czy tam nie spotkam któregoś z artystów w teatrze, bo często tam bywam. I za każdym razem, jak spotkałam, to puk, 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 tu Macierz, kłaniam się i zapraszam. Jest, jesteście. Przedstawiam, pan dyrektor teatru, reżyser, aktor, pan Karol Suszka oraz bardzo bliski naszemu sercu aktor, pan Tomasz Kłaptocz. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie Macierzy z tego powodu, że Macierz kojarzyła mi się od lat pacholęcych, kiedy w rodzinie to była żywa pamięć jeszcze sprzed wojny, prawda? Później to było zakazane i chwała Panu Bogu, że została reaktywizowana i na po drugiej stronie tak samo to działa i wiem, że to działa bardzo tak sympatycznie. Więc jestem z Macierzą cały czas, nie mówiąc o ogromnych zasługach Macierzy w pedagogice, w szkolnictwie, w życiu kulturalnym Śląska Cieszyńskiego. Dla mnie ksiądz Śląsk Cieszyński, nie dzielę tego za Olzie czy druga strona, dla mnie to jest księstwo cieszyńskie i jestem z tego naprawdę dumny i twierdzę, że taki mały skrawek ziemi, jaki jest właśnie ten Cieszyn, Ustroń, tam trochę do Bielska, Frydek, Bogumin i Mosty przy Jabłonkowie, wydały tyle wspaniałych, cudownych ludzi. Przede wszystkim w kulturze. Dlaczego w kulturze? Zastanawialiśmy się swego czasu między innymi z profesorem Kadłubcem i doszliśmy do przekonania, że tu nigdy na tym terenie nie były awantury typu flinty, topory, cepy i zabijajmy się. Tu była niesamowita tolerancja na tym terenie. Ja sam byłem świadkiem, kiedy myśmy tam po drugiej stronie mieszkali w tak zwanych dworach na wsi, bo ja pochodzę z Dawsia, tam stąd pochodzi Juras Podgronia, Władek Młynek, Janek Pyszko, nauczyciel, poeta znakomity. I te dwory to było coś takiego, raz, dwa, trzy, cztery, pięć domków wokół siebie i tam żyli ci rolnicy, gospodarze. 300-200 metrów dalej następny dwór i następny, i następny. Dlaczego tak było, nie wiadomo. Podobno cesarz dał pierwszemu fojtowi w Nawsiu ziemię od stożka po Kozubową metr szeroko. I dlatego to na wsi jest poukładane po prostu ten sposób. I proszę sobie wyobrazić, że lata 39 II wojny światowej wszyscy ci, czwórka tych rolników nie podpisała podlisty, tylko jeden się bał, po prostu wziął i podpisał to. Wszyscy Polacy oczywiście do kościoła wspólnie chodzili i dzieci posyłali do polskich szkół. I on kiedy się wojna skończyła, to jemu już głupio było przepisać się do polskiej części, więc został Czechem. Ale nikt mu nie powiedział, tylko już był tam.
już kiedy był ślub, kiedy był pogrzeb, kiedy były urodziny jakieś, czy coś tam, chrzciny, to wszystkich zapraszało się sąsiadów, przede wszystkim sąsiadów. Ponieważ rodzina była gdzieś tam z Bukowca, z Piotrku, z Jądrzychowic i tak dalej, ale tam się zapraszało tych, a jego już nie. Ale kiedy on miał, powiedzmy, był chory albo coś takiego i nie mógł wyjść na pole, ponieważ siano się suszyło, czy zboże było w ostrewkach i nie mógł tam pojechać, ponieważ był obłożnie chory, to albo ojciec, albo któryś z sąsiadów brał swoje konie, brał wóz, posprzątało się po prostu, plon się posprzątał z tego powodu, że plon nie mógł się zepsuć, nie mógł być zniszczony. W związku z czym ci to wzięli, poskrudzali i zawieźli do tego. Nawet tego rodzaju, tu nigdy nie było, nie było coś takiego. Nawet to teraz po 19 roku, kiedy to zostało podzielone, znów tamci Polacy nie wzięli topory, cepy i nieśli na drugą stronę z tego powodu, że wiedzieli, że po prostu nie mają szans. Ale wiedzieli, że kultura jest sprawą niezastąpioną i jedyną. Nie będziemy wiedzieli, ile w Egipcie, czy w Grecji, czy gdzieś tam w Rzymie wytopili stali, ziemniaków wykopali i tak dalej, ale wiemy, że tam był Arystoteles, Platon, Sokrates, etc. Wiemy, że tam była kultura na niesamowitym poziomie i my do dzisiejszego dnia z tej kultury czerpiemy. Tak samo na tym terenie, na tym Śląsku Cieszyńskim są niesamowite, jest niesamowity potencjał właśnie właśnie tworzy. Proszę sobie wyobrazić, że tak prosto, że tu, na tym terenie, w 1400 roku na Uniwersytecie w Padwie mówiło się Śląsk potęgą nauki, Silesium et, tam po prostu to na stu iluś tam studentów w tym okresie było, niecała dwudziestka była ze Śląska. Tak po prostu, tu wiedzieli, że po prostu dar Pannie Młodej była Biblia. Do dzisiejszego dnia dają po prostu rodzice Biblię do tego i dlatego jest tak silna potęga właśnie kultury.